Cześć, z tej strony Marcin. Za mną już 3 tygodnie testów Samsunga Galaxy S21 w wersji Ultra, a przed Wami film o tym, co w tym smartfonie jest dobrego, a co kiepskiego. I zanim przejdziemy do pełnej recenzji, pamiętajcie, że tego smartfona możecie kupić na Allegro. Spoiler, naprawdę warto, chociaż jest kosztowny. I dlatego też linki prowadzące do Allegro znajdziecie w opisie, a na koniec tego filmu powiem Wam, jak rozłożyć zakup tego smartfona na raty właśnie podczas zakupów na Allegro. Także zostańcie do końca, bo może się okazać, że mimo tej ogromnej kwoty jednak da się udźwignąć finansowo taki duży wydatek. Ubiegłoroczny Samsung Galaxy S20 Ultra był pierwszym smartfonem w ofercie z dopiskiem Ultra. Niestety, jak to często bywa, te pierwsze wersje nowych produktów nie są specjalnie udane. Jeżeli można powiedzieć, że ubiegłoroczny S20 był taką wersją beta smartfona Ultra, to tegoroczna edycja tego smartfona to już jest pełnoprawna, pełna wersja. Samsung postanowił tutaj nie iść jakąś rewolucyjną drogą, nie zaproponował czegoś takiego zupełnie nowego, ale zamiast tego głównie wyeliminował błędy poprzednika, no i oczywiście dodał do tego ten nowy design. No właśnie, design. Na pewno już się z nim zapoznaliście, na pewno wiecie, jak wyglądają te nowe plecki. Ja przyznam szczerze, że na pierwszych renderach ten smartfon nie za bardzo przypadł mi do gustu. Natomiast na żywo ten smartfon prezentuje się świetnie i nawet po 3 tygodniach testów jeszcze mi się nie znudził. Podoba mi się matowe wykończenie. Tak jak widzicie, ja mam akurat wersję czarną, zupełnie matową, która kompletnie nie zbiera praktycznie odcisków palców. Wygląda rewelacyjnie moim zdaniem. Natomiast zbiera trochę drobinek kurzu i innych takich rzeczy, więc mimo wszystko ten smartfon czasem trzeba jednak przecierać nawet w takiej matowej wersji. Zarówno przód, jak i tył tego smartfona są pokryte szkłem najnowszą generacją Gorilla Glass, także jeżeli chodzi o materiały, tutaj nie ma żadnych cięć, jak na smartfon Ultra przystało. A jak to leży w dłoni, zapytacie? A ja Wam odpowiem, że leży dość średnio. Smartfon jest bardzo duży i do tego jest naprawdę masywny, jest ciężki. Mam też wrażenie, że ta wyspa z aparatami, mamy tutaj teraz aż 4 aparaty, o czym powiem troszkę później, po prostu ciąży i ten smartfon stara się tak przewrócić w dłoni, wypaść nam jakby na drugą stronę. Trzeba się do tego przyzwyczaić i odpowiednio chwytać ten smartfon, właśnie tak jak ja teraz, asekurując wysoko palcem, bo jeżeli złapię w ten sposób, to po prostu jest to tendencja do takiego wysuwania się z dłoni. W każdym razie po 3 tygodniach już wyrobiłem sobie taki nawyk i ten smartfon wydaje mi się wygodny w obsłudze mimo swojego rozmiaru. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że ten smartfon jest na pewno dużo wygodniejszy niż ubiegłoroczny S20 Ultra, bo w ubiegłym roku ten smartfon był takim małym czołgiem, on był strasznie toporny i na jego tle tegoroczna konstrukcja, czyli S21 Ultra, wygląda dużo smuklej i dużo lepiej się go obsługuje. No i jeśli mamy już za sobą rozmiar i jakość wykonania tego smartfona, to przejdźmy w końcu do jednego z największych wyróżników, czyli do ekranu. I ekran, jak to ekran Samsunga najwyższej klasy, prezentuje świetną jakość. I tutaj dochodzimy też do pierwszej nowości względem ubiegłorocznego modelu, ponieważ Samsung Galaxy S21 Ultra jest wyposażony w adaptacyjne odświeżanie do 120 Hz. Natomiast ta funkcja działa też w końcu w najwyższej rozdzielczości 1440p. Co Was może zaskoczyć w tym ekranie, to fakt, że on ekstremalnie szybko się rysuje, no ale nie dajcie się zwieść pozorom, ponieważ on fabrycznie jest przykryty folią. I w praktyce to właśnie ta folia się rysuje, można ją sobie oczywiście odkleić, można ją zmienić. Także z jednej strony mamy tu plus, ponieważ Samsung zabezpiecza smartfon fabrycznie, z drugiej strony to zabezpieczenie jest takie raczej przeciętne. Jeżeli chcesz to zrobić na poważnie, to i tak polecam kupić szkło hartowane. Jeżeli mówimy o ekranie, to nie sposób nie wspomnieć o głośnikach, które są jego świetnym dopełnieniem. Oczywiście działają one w stereo i jakość dźwięku, tak do czego przyzwyczaił nas Samsung w tych najwyższych seriach smartfonów, jest kapitalna. Co mi się podoba podczas oglądania filmów, to fakt, że ten ekran jest bardzo długi, smartfon jest cały długi, więc głośniki są mocno oddalone od siebie. I dzięki temu ten efekt stereo jest naprawdę słyszalny w smartfonie. Bardzo przyjemnie ogląda się na tym różne materiały. Kolejną cechą tego ekranu jest oczywiście wbudowany czytnik linii papilarnych. Jest on tutaj umieszczony na dole, ma on dużo większą powierzchnię niż rok temu i muszę powiedzieć, że działa też dużo lepiej niż rok temu. Odblokowuje smartfona znacznie szybciej. Kolejnym usprawnieniem względem ubiegłorocznego modelu jest to, jak ten smartfon działa. Bo jeżeli pamiętacie Galaxy S20 Ultra i jego procesor, ubiegłoroczny Exynos, to możecie pamiętać, że ten smartfon po prostu lubił się zagrzać. W
W tym roku z nowym Exynosem 2100 kompletnie nie ma takich problemów. Smartfon nie grzeje się już w czasie konfiguracji, nie grzeje się także w trakcie używania, nawet w trakcie grania w gry 3D. A dodatkowo mam też złą wiadomość dla osób, które szukają jakichś ścinek w interfejsie Samsunga, żeby udowodnić, że nawet topowy model straci kilka klatek, na przykład przy przechodzeniu na ekran Bixby. W tym smartfonie tego nie uświadczycie. Wszystko działa idealnie, płynnie i naprawdę tutaj nie sposób na coś narzekać. Co więcej, do czego sobie jeszcze dojdziemy, tegoroczny Exynos 2100 jest dużo bardziej energooszczędny od swojego brata ze Stanów Zjednoczonych, czyli Qualcomma Snapdragona 888. No i zapewnia po prostu dłuższy czas pracy na akumulatorze. Ja testuję ten smartfon w wersji z 12 GB RAM i z 256 GB pamięci na dane i niestety tutaj pojawia się zgrzyt, ponieważ Samsung zabrał nam tackę na kartę microSD. Nie potrafię wyjaśnić tej decyzji Samsunga. Nie rozumiem jej, wydaje mi się, że to jakieś takie ślepe zapatrzenie na iPhone'a, który nigdy nie miał kart pamięci. Po prostu jest to niefajne, w smartfonie klasy Ultra z Androidem taka funkcja powinna być. Więc jak już wiecie, Samsung daje, ale Samsung też zabiera. I niestety zabrał nam więcej rzeczy w 2021 roku, no bo jak już wiecie, w tym cieniutkim pudełku nie znajdziemy ładowarki do smartfona. Nawet nie będę Was męczył unboxingiem, pokażę Wam tylko, że w pudełku znajdziemy zwyczajny przewód USB-C, który ma na dodatek dwie końcówki USB-C po dwóch stronach, więc jeżeli macie taką starszą ładowarkę ze starszym wejściem USB-A, to nawet nie podłączycie do niej tego kabla. Tą drogą poszedł już Samsung, poszło też Xiaomi i myślę, że pójdą też inni producenci, bo jak wiemy, każdy producent chce chronić środowisko. No dobra, przejdźmy zatem do kolejnych pozytywów. Co się poprawiło względem ubiegłego roku? Ano to, że ten smartfon działa jeszcze dłużej na jednym ładowaniu. Mam włączoną maksymalną rozdzielczość 1440p, mam włączone adaptacyjne odświeżanie w 120 Hz, no i do tego mam jeszcze włączony ekran Always On, bez żadnego harmonogramu. Działa przez całą dobę i w takim scenariuszu smartfon wytrzymuje tak 4 do 4,5 godzin z włączonym ekranem. Dużo? Mało? Są smartfony, które działają dłużej, ale pamiętajmy, że mamy tutaj wszystkie opcje Ultra włączone na stałe. Jeżeli chodzi o standardy łączności, mamy tutaj oczywiście wszystko, łącznie z obsługą sieci 5G, działającą oczywiście w Polsce. Do tego mamy Bluetooth 5.2, mamy też Wi-Fi 6.0, GPS, GLONASS i tak dalej. Oczywiście NFC do płatności. Generalnie pod tym kątem ten smartfon oferuje wszystko to, co powinien. A jeżeli chcielibyście przekształcić go w komputer, to nadal oczywiście jest taka możliwość za pośrednictwem bezprzewodowego DeX-a. Bezprzewodowo można też ładować ten smartfon, można też ładować bezprzewodowo zwrotnie inne urządzenia z tego smartfona, a szybkości ładowania i moc znajdziecie teraz na ekranie. Kolejną różnicą względem poprzednika jest obsługa rysika. Jak to działa? Niestety Wam nie powiem, bo Samsung nie wysłał mi rysika, także nie mam pojęcia, jak to działa. Mogę Wam tylko powiedzieć, że nie do końca podoba mi się pomysł kupowania rysika osobno. Jeżeli chcielibyśmy korzystać z niego na serio, musimy kupić dodatkowe specjalne etui z miejscem na rysik. Według mnie te etui są trochę zbyt toporne, nie za bardzo mi się podobają, także mam wrażenie, że temat rysika jest cały czas lepiej rozwiązany w Galaxy Note. Jeżeli chodzi o system, mamy tu najnowszego Androida 11 z nakładką Samsunga One UI 3.1. Okej, ale powiedzmy sobie w końcu więcej na temat tych oczek z tyłu, czyli na temat aparatu. Jak wiecie, aparat właśnie w smartfonach Ultra jest jednym z najważniejszych elementów i nie inaczej jest w przypadku Galaxy S21 Ultra. Tym razem, choć mamy tu 5 okrągłych otworów, to de facto obiektywów jest 4, a za piątym mieści się laserowy autofokus. Mamy tutaj podstawowy aparat 108 megapikseli, mamy tutaj ultra szeroki kąt 12 megapikseli i mamy aż 2 obiektywy telefoto i pierwszy z nich ma krotność razy 3, a drugi peryskopowy ma aż razy 10 i to przekłada się na ekwiwalent ogniskowej 240 mm na pełnej klatce, co jest przybliżeniem niespotykanym w smartfonach. Zdjęcia z każdego obiektywu są bardzo ostre i co ciekawe, świetnie sprawdza się też ten telezoom razy 10, mimo naprawdę bardzo małej matrycy i kiepskiego światła, bo te parametry na papierze w ogóle nie powalają, są wręcz kiepskie, ale w praktyce te zdjęcia robione przynajmniej w ciągu dnia
robił bardzo dobre wrażenie. Główny aparat zapisuje zdjęcia w 12 megapikselach w domyślnym ustawieniu, a tryb 108 megapikseli jest taki zupełnie opcjonalny. I zapytacie, czy warto z niego korzystać. I powiem Wam, że tak, jeżeli chcecie te zdjęcia poddać dalszej obróbce, na przykład na komputerze. Bo co ciekawe, w tym trybie 108 megapikseli fotografie są znacznie mniej przetworzone. To już nie jest taki smartfonowy obrazek. Niestety wiąże się to z dużo większymi plikami, no ale coś za coś. Względem ubiegłego roku mamy tutaj też dwie duże zmiany. Po pierwsze, smartfon już nie ma problemów z ustawianiem autofokusa. Tutaj ten laserowy autofokus znany już z Note 20 Ultra sprawdza się bardzo dobrze i wyeliminował jakiekolwiek problemy w tym zakresie. A drugą rzeczą, którą Samsung poprawił, chociaż powiedzmy, że nieznacznie, jest tryb Space Zoom, czyli to powiększenie. Nadal mamy cyfrowe powiększenie dochodzące aż do 100 razy i nadal uważam, że zupełnie nie warto z niego korzystać. Nadal jest to sztuka dla sztuki. Jeżeli ten obrazek jest lepszy, to i tak nie jest na tyle dobry, żeby można było się chwalić takimi zdjęciami. Ale co ważniejsze, w tym smartfonie już nie ma konieczności uciekania się do tak dużych cyfrowych powiększeń, bo ten obiektyw razy 10 optyczny daje tak duże powiększenie i tak dobry obrazek, że jest to naprawdę w zupełności wystarczające przy takich codziennych zastosowaniach. No i przejdźmy w końcu do wideo. Wideo 8K. Oczywiście pierwsze skrzypce gra tutaj to słynne 8K. Powiem Wam, że w trybie 8K filmy zachowują się podobnie jak zdjęcia w 108 megapikselach. Ten obraz jest dużo mniej przetworzony, przez co lepiej nadaje się do dalszej obróbki, ale też ma węższy kąt widzenia. Czyli jeżeli na trybie 4K widzicie jakiś fajny, szeroki obrazek, to w trybie 8K niestety ten kadr będzie sporo węższy. Taki obrazek moim zdaniem nie za bardzo nadaje się do wypuszczenia od razu do sieci. Moim zdaniem troszeczkę trzeba nad nim popracować. Dla jednych jest to zaletą, dla innych wadą. W każdym razie, jeżeli chciałbyś nagrywać w 8K, to pamiętaj, że te pliki oczywiście są trochę większe od plików 4K, ale nie są wbrew pozorom większe czterokrotnie, ponieważ Samsung zapisuje je w kodeku H265. Różnica to jakieś może 10-15%. Na co dzień mimo wszystko polecam nagrywanie w 4K. Tutaj 4K jest dostępne na każdym obiektywie, do tego w każdym obiektywie możemy nagrywać 4K w 60 klatkach. Przejdźmy zatem do podsumowania, a więc czy warto kupić Samsunga Galaxy S21 Ultra 5G? No więc nie warto. Jeżeli zastanawiasz się, czy jest to smartfon opłacalny pod jakimś względem, no to nie jest. Oczywiście, że nie jest. To smartfon, który jest najlepszym smartfonem w ofercie Samsunga obecnie. Jeżeli jesteś w stanie wykorzystać potencjał drzemiący w tym smartfonie, jeżeli chcesz obsługę rysika, jeżeli chcesz 8K, jeżeli chcesz 4K na każdym obiektywie, jeżeli chcesz zdjęcia w 108 megapikselach, jeżeli chcesz ten fantastyczny ekran i do tego jeżeli jesteś w stanie wyłożyć około 6000 zł, no to jest to smartfon dla Ciebie. I ja wiem, że takich osób jest naprawdę niewiele, no ale umówmy się, jest taka baza użytkowników, którzy po prostu chcą mieć jak najlepszy smartfon, chcą mieć najlepszą technologię w kieszeni, jaka w danej chwili jest dostępna i właśnie dla nich powstał Samsung Galaxy S21 Ultra. W linkach, które znajdziecie pod tym materiałem, zamieściliśmy oferty na Allegro do tych smartfonów Samsunga. Są to sprawdzone przez nas oferty, w których nie kupujecie kota w worku i polecamy zakupy na Allegro, bo po pierwsze, przy Allegro Smart macie darmową wysyłkę oraz darmowy zwrot. No a po drugie, możecie skorzystać z rat 0. Jest to opcja na Allegro, dzięki której możecie podzielić zakup nawet na 20 rat 0%. Przy czym jest to naprawdę 0%, bowiem oprocentowanie RRSO wynosi tutaj dokładnie okrągłe 0%. A zatem wydatek rozkładasz w czasie i nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów. Możesz też wybrać kredytodawcę. Co więcej, jeżeli chcielibyście kupić na przykład rysik do tego Samsunga albo jakąś obudowę, możecie mieć kilka różnych przedmiotów w koszyku, nawet od kilku różnych sprzedawców i zapłacić za nie tylko jeden raz, korzystając właśnie z zakupów ratalnych. Aby skorzystać z tej opcji zakupu, musisz wybrać raty zero jako metodę płatności na Allegro. Oczywiście bezpieczeństwo zakupów gwarantuje Allegro, a jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat rat zero, pełny link do oferty, a także do regulaminu tej usługi znajdziecie w opisie tego filmu. I to by było na tyle. 3 tygodnie z Samsungiem Galaxy S21 Ultra minęły mi naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie. Jestem szczególnie zachwycony możliwościami aparatu. Zrobiłem nim setki zdjęć, nagrałem też dziesiątki filmów. Taki aparat, tak uniwersalny, w kieszeni, to jest po prostu przełom, zwłaszcza z tym obiektywem razy 10. Czy polecam zakup tego Samsunga? Jak najbardziej tak, zdecydowanie dużo bardziej niż rok temu wariant S20 Ultra.
ten smartfon jest po prostu od niego pod każdym względem lepszy. Lepiej leży w dłoni, lepiej wygląda, robi lepsze zdjęcia, działa dłużej na jednym ładowaniu, no i do tego nie grzeje się, nie ma żadnych problemów z wydajnością, czyli Samsung tak naprawdę poprawił każdy kluczowy aspekt działania smartfona. Pamiętajcie też, że jeżeli chcecie kupić ten smartfon, to linki prowadzące do sprawdzonych ofert na Allegro znajdziecie w opisie tego filmu, a ja się z Wami żegnam i mam nadzieję, że do zobaczenia następnym razem. Hej!